Hej, gramy dalej w Art of Murder Klątwy Lalkarza. Znaleźliśmy się w Hawanie, no i przygrywa nam bardzo przyjemny motyw muzyczny. Lubię go, jak zresztą wiele motywów z tej gry. Locked. Someone left a message on the door. Jestem w La Catedral, na kawie. Więc ponieważ naszym celem jest właśnie archiwum, no to udamy się na poszukiwania La Catedral. Bardzo ładna jest ta kuba tutaj, muszę przyznać, że ma taki swój pierwiastek, no i przejeżdżają też pojazdy tutaj Che Guevara, także autorzy się postarali, brawa dla nich. Stąd zabierzemy reklamówkę. Czyli jesteś rasową bohaterką przygodówek, bo grzebanie w śmietnikach, no to jedna z podstawowych cech właśnie przygodówkowych protagonistów, chociaż nie wszyscy są tacy. Bywają ci bardziej wymagający, którzy stwierdzają, że nie, w śmietniku to ja grzebać nie będę. To jest chyba ten La Catedral, widać z daleka napis. Tak jest. Cafe. Quite a nice place. Buon provecho. Thank you. I'm looking for the clerk from the archives. That's me. You American? Yes. I'd like to take a look at your files. In a moment. When will you resume work? I am working. Wonderful job. When will you return to the archives? I'm waiting for a friend who's supposed to bring me some cigars. Real Cubanos. Couldn't you have arranged to meet him in the archives? What are you talking about? Someone might think I'm taking bribes. If I get you those cigars, will you return to the archives? Why not? Pięknie, więc musimy zdobyć cygara. Może ten Hawańczyk będzie je miał. I'd like to buy some Havana cigars. That won't be easy. They're all exported. Do you have any? I don't smoke. You need them for yourself or for that guy? If you don't have any, what difference does it make? I can show you around Havana in the meantime. I know the city like the back of my hand. Thanks, but no thanks. We'll chat about this and that. I'll get those cigars in the meantime. When would that be? Afternoon. After work. Are you working now as well? Part-time. Well, goodbye then, if you don't have them. I don't smoke. Why is that so strange? Czyli on nam oferuje cygara, ale jego osoba nie budzi zaufania głównej bohaterki, zresztą trudno się dziwić, więc będziemy chyba poszukiwali cygar na własną rękę. Tutaj podejdziemy i zwróćcie uwagę, że w tym miejscu znajduje się wejście do hotelu. This place used to be really luxurious. Tak, hotel, sądząc po jego stanie, już od dawna jest nieczynny. Tutaj przejdziemy za filar, bo chcę wam coś pokazać, mianowicie... The circuit looks fine. It's not working because someone borrowed the fuses. Tak, nie ma bezpieczników. I to jest istotne, więc gdybyśmy chcieli uruchomić jakoś ten mechanizm, być może steruje on windą, no to należałoby załatwić bezpieczniki. A być może steruje on całym budynkiem. No proszę, cygara. Skoro je już mamy, no to wracamy do jego mościa, który czekał tutaj na jakiegoś kolegę swojego. Uh-uh.
have the cigars. Really? Let me see. Mmm, fragrant Havanas. Ah, the aroma. Will you return to the archives now? Yes, but I can't help smoking one now. I'll wait. Do you have a light? No, I don't smoke. I don't know about you, but I'm not really in much of a hurry. I'll come by at a later time. Czyli teraz jeszcze potrzebuję ognia. No, jak na złość nie mamy zapałek ani zapalniczki. Tu za to znajduje się, oprócz słoika, nabijacz zapalniczek. Oprócz stolika, a nie słoika. Strange. Someone left a gas container in the sun. Propane butane needs to be stored in a sealed container. Otherwise, it may be hazardous to one's health. Czyli mamy wszystko poza zapalniczką. Możemy nawet pustą zapalniczkę zdobyć i użyć nabijacza, więc pewnie to trzeba będzie teraz zrobić. No i tutaj znajduje się jakiś zdezelowany samochód, który chyba daleko nie pojedzie bez koła. This car won't go far. Its wheels require some work. No i ale traf. Mamy zapalniczkę. Wyciągamy też korek. Można akumulator też chyba zabrać. Perhaps I can use it later. Ale na razie nie. It seems to me that the owner of this car gave up. A wszystko tu przerdzewiałe. They're using a lot of red paint here. No dobrze, skoro mamy zapalniczkę, to znów możemy wrócić do mężczyzny z archiwum, do pracownika. Teraz, jak widzimy, w ekwipunku mamy już zapalniczkę z gazem. Now you can enjoy your cigar. Oh yes. Life looks much brighter now. Should we meet in the office? Sure. As soon as I'm done smoking, I'm bored with sitting here. No tak, możemy już wejść do archiwum. Zanim to zrobimy, to jeszcze zwrócę waszą uwagę na to, że nie mamy aparatu. Bo kiedy byliśmy w tej Marsylii, w posiadłości chyba Carnot, on się nazywał, no to kiedy wybiegaliśmy, to aparat fotograficzny leżał na stole. Ale dziwnym trafem Nicole w pewnym momencie przestała robić zdjęcia, nawet kiedy miała ten aparat. To przecież już u antykwariusza, mimo że przecież był ofiarą, tam niczego nie fotografowała. Mała konsekwencja tutaj autorów w używaniu aparatu. Tak jakby wszystkie te zdjęcia, które robiliśmy, miały na celu tylko to, żebyśmy je pokazali antykwariuszowi. No nieważne. Wejdziemy do archiwum. A ty czego tutaj? A desk for reading documents. A notice board. My Spanish is too bad to understand anything. No ja też bym niczego nie zrozumiał. What a mess. As if a fan would... Leave that, please. Tak. On niczego nam stąd nie pozwoli zabrać. Would you do me a favor? Yes. Now I can work efficiently. Would you find me information on one Edward Montout and his estate? Who is that? He lived in Cuba some 200 years ago. Colonialism is becoming popular. I'll help you, but... What now? This isn't really safe. Why? Shh, it just isn't. It'd be better if we were alone in here. You understand. I think so. I'll see what I can do. Don't go anywhere. What a beautiful old radio. Old? It's working just fine. No, I meant the design. Would you mind if I took a closer look at it? No, please don't touch it.
I'm waiting for a program. Just a second. I'll give it right back. I've been walking around the room for half the day to get decent reception. Don't touch it. See you later. No dobra, pierwsze zadanie pozbyć się tajniaka, drugie zwędzić z biurka parę rzeczy. Po kolei. Najpierw musimy rozwiązać sprawę z tajniakiem. Why are the streets so empty? You don't know. The entire population of Cuba is at a rally. As in a political rally? Of course. We're celebrating the victory of the glorious revolution. What about you? What about me? Aren't you going to the rally? I don't have to. And the rest does? They don't have to either. Everyone is going to the rally with joy and pride. Except you. You don't have to be joyful and proud. I'll take you to one of those rallies. I'm not really in the mood, thanks. What about a trip around the island? Thank you, but no. What are you doing on Cuba then? What are you snooping around for? Snooping? Good lord, no. I'm on holiday. What, in the archives? I also dive, sunbathe, do some sightseeing. And what do you do in the evenings? My evenings are very carefully planned. Goodbye now. Hang on, not so fast. You'll only go when I let you. Is everyone so persistent around here? I just want to help. There's a whole cemetery around here for tourists who weren't careful. That's wonderful, but you don't have to worry about me. Trochę przerysowana ta postać, poza tym stwierdzam, że jednak dubbing w tej grze jest bardzo, bardzo, no, przeciętny, by nie powiedzieć słaby. Krzywo ma nogi poza tym, chłop. Goodbye. You better stick to sitting on the beach. Co za cham? No point in talking with this interloper. I need to get rid of him for good. What? Again? This bulb burned out within a week. Maybe I should start you. Oczywiście facet niczego nie zauważył. Więc to nie była trudna zagadka. Zwykle pozbycie się w przygodówkach kogoś z biura właśnie no to zajmuje dużo czasu i przysparza wiele problemów, a tutaj poszło łatwo. Po prostu wykręciliśmy bezpiecznik i mamy to. Co jeszcze? Spinacz. Nie wiem, czy tego motywu dźwiękowego nie ma przypadkiem w menu gry. No i teraz znów się tam udamy do tego starego hotelu. Button doesn't work. This guy is starting to get on my nerves. He follows me everywhere. No nieźle przerysowana postać. Czy to jakiś agent rządowy, który podejrzewa wszystkich turystów przybywających do Hawany o szpiegostwo? Jakieś złe zamiary, no. I'm not going to build anything at the moment. No dobra. Widzicie, teraz nie można tego zabrać. Now it works. Someone did a hell of a job 60 years ago. Ale czary mary, po chwili już można to zrobić. Wystarczyło włożyć tutaj bezpiecznik. I could seal the agent in the elevator. I only need to get him there. Bo Nicole ma już w głowie swój plan. Ale czy taka liniowość to nie jest wykonywanie roboty za gracza? Bo tutaj mamy takie poczucie, że to Nicole pociąga za sznurki, a nie my. To Nicole najpierw ma w głowie plan, co należy zrobić, a my dopiero
podążamy za jej planem. Nie mamy takiego poczucia, że to my o tym decydujemy, tak? Że to my na coś wpadamy, nie? Wpadła na to Nicole i dopiero teraz pozwoliła nam wziąć te przedmioty. Więc no, odbiera mi trochę zasług. Dobrze. Tutaj do wykonania tego planu będziemy musieli... These items don't match. A jeszcze tego nie można zrobić? These items no proszę, don't match. Jeszcze tego nie można zrobić. A to ciekawa sprawa. Dobra. No can do. Jeszcze nie? Chwila. A, bo to dopiero na zbliżeniu. W porządku, rozumiem. I teraz do pudełka włożymy baterię. Ciekawe. Spróbuję coś takiego zrobić i zobaczymy, czy zadziała. Trial and error, they say. Ale może zadziała na zbliżeniu, jestem ciekaw. Tak, tylko w tym zbliżeniu ten pomysł działa, czyli nawinięta gumka po prostu blokuje ten płomień. Perhaps this will work. I saw it in a movie. Let me out, you rotten imperialist! Tia. No, do widzenia panu. Nic tu po nas. Możemy wrócić do archiwum. No, ta lokacja też jest taka delikatnie naiwna. Lepsza od Hiszpanii, ale postawiłbym ją chyba niżej niż Marsylię. I think we can talk freely now. You sure? How did you manage to get rid of him? He got stuck in the elevator. Oh, I hope I don't get dragged into this. I hate them. Do they follow everyone like that? Depends. They sure are bad for business. Is there no way to deal with them? If you don't share with them, you know. There's no telling who they'll snitch to. You have to be careful. Going back to my case. Yes. What can I help you with? I'm interested in Edouard Montout and his lands. Edouard Montout? Can you find something in the archives? Will it take long? Won't take any time at all. What do you mean? The files aren't there? They're here, all right. I dug them out yesterday. Did you look for them due to some sort of abstract inspiration? Very funny. It was a foreigner. Hardly inspiring. A Frenchman? Yes. And his name was Carnot? Business rivals, huh? Oh, you capitalists, fighting until your last breath. Did he say he wanted to buy the estate? Well, you could see he had money. Can you tell me where it is? To the east, near Los Tunas. It's far from here. And the owner is a descendant of Edouard's, right? Yes, Astrid Montout. Isn't it odd that the family stayed there in spite of the revolution? Well, it's one of those rare cases where the people's justice apparently overlooked something. But don't expect miracles. The estate is in ruins? Completely. Have you seen it? Went there with my wife, in our car. Oh, it was a beautiful trip. How do I get there? If you take the bus, you'll have to change buses, and it'll take a very long time. You have to take a cab, but let me warn you, they'll bleed you dry. Wouldn't your wife like to take a car trip? I doubt that. The dead rarely feel like traveling. Oh, I'm so sorry. It's all right. Sorry. Aren't you planning a holiday? With a beautiful woman such as yourself? Oh, I wish. You could show me the island. I haven't driven this car since my wife died. She was the one who usually drove us. That's not a problem. I can drive. I can't believe this. You and I in this old car? So?
Should we go? I can't. They'd make me out to be your partner. Ale się rozmarzył. That's too bad. Yeah, I started to like you. I really need a car. I don't know. Maybe I could lend it to you. Wonderful. It's that green car over there, by the cafe. But to be honest, I have no idea what state it's in. I'll manage. My father used to run a garage. Well then, maybe it'll work. But don't go around saying who you've borrowed the car from. Nie cutscenkowe animacje przekazywania przedmiotów, no to była zwykle bolączka przygodówek, zwłaszcza tych wykonanych już po 2000 roku. Tutaj było widać, że ich dłonie minęły się gdzieś w odległości 20 cm, no ale przedmiot został przekazany. One more thing. You'll be taking a break, won't you? It's rather obvious after such a hard case. Would you please go by that old hotel if you have a moment? Why should I? To remove a carcass from the elevator. Thank you, and see you after the return. Have a nice journey. No dobrze, mamy kluczyki do samochodu. No i zobaczymy, co z tym samochodem. Tak, natomiast jeśli chodzi, bo mówiłem o samą lokację pod względem rozgrywki, jak to się prezentuje i fabuły, natomiast jeśli chodzi o projekt Hawany, to myślę, że z kolei stoi mniej więcej na drugim miejscu, może za Paryżem, bym tak to ustawił. Start. The accumulator is surely dead. No pięknie. The radio seems older than electromagnetic waves. W schowku mamy nakrętkę, mamy też klucz płaski i nic więcej. There's no plug and no water in the cooler. Korek już mamy, z tamtego samochodu wzięliśmy. The accumulator is dead. Akumulator nie żyje, jest zepsuty. Dobra, jeszcze ta chłodnica. There's no plug and no water. Wody też nie ma. No to zrobimy sobie z dziurawej reklamówki reklamówkę nie dziurawą. Widzicie, spinacz do bielizny wszystko załatwi. Nabierzemy tutaj wody. La Havana. Reklamówka z piękną palmą i plażą. Ale te budynki nie są w dobrym stanie. Tutaj zdecydowanie. Dawno nie było żadnej renowacji. Dobra. Tylko nie mamy korka, bo ta nakrętka to oczywiście nie... Znaczy mamy korek w sumie, mamy korek już. This plug seems too big. Korek jest za duży. No to teraz już nie jest, ale jeszcze akumulator trzeba by zdobyć. No ale widzieliśmy akumulator w tym samochodzie, który się nie nadaje do jazdy. No ale może akumulator akurat będzie pracować. It's as heavy as lead. Zbyt ciężki. Thank you.
I need a tool to twist it off. Narzędzie. Klucz płaski. O, nadał się na szczęście. No i zamienimy akumulatory, zobaczymy, czy to zadziała. No, pozostaje odpalić samochód, nie? Posiadłość Montut, Kuba, 21 kwietnia, godzina 17:35. Pozwolicie, że zrobię teraz małe cięcie i wrócę do was za jakąś chwilę, albo pewnie jutro, bo jest po prostu już bardzo późno i idę spać. Ale wrócę jeszcze w tym odcinku. Wracamy po cięciu, czyli następnego dnia. Jesteśmy przy posiadłości Montut. No i możemy sprawdzić miejscową roślinność. Jest naprawdę bujna. No i wejść do środka. These plants are hiding real treasures of nature. Tutaj jeszcze jedną taką rzecz zauważam w grze dotyczącą miejsc interaktywnych. Otóż nawet jeśli kliknie się prawym przyciskiem myszy, czyli okiem, na dany punkt interaktywny i przejdzie się myszką gdzieś w inne miejsce, no to wtedy już nie bada Nicole tego miejsca, tylko trzeba ponownie na nie kliknąć. Dobra. Wchodzimy do środka. Tak, uroczo tutaj jest. Czuję się, jakbym wybrał się na jakąś wycieczkę objazdową i zwiedzał różne miejsca. Tutaj mamy ruiny. Też bardzo ciekawe. Lubię takie stare miejsca, pozostałości czegoś wielkiego, czegoś wspaniałego, które niestety nie wytrzymały próby czasu, ale może przez to są takie piękne. Może właśnie wytrzymały, dlatego że są opuszczone i nie były w żaden sposób nie było żadnej renowacji robionej, tak? This pool has not seen water for ages. That must have been a great hacienda once. Tak. Takie hacienda, aż przypomniała mi się nawet z tajemnicy statuetki hacienda, bo tak ona tam była nazwana. No, aczkolwiek tam mieliśmy do czynienia ze zdjęciami. Tutaj mamy z pracą grafików. No tak. Ale taki piknik w tym miejscu to byłoby coś fantastycznego. Bo są tutaj i ruiny, i przyroda, która zdążyła się tutaj pojawić w środku. Zresztą słychać dźwięki tej przyrody. The grinder would work if the belt wasn't missing. Nie ma pasa. It won't work without a belt. Widać, że podłoże jest miejscem interaktywnym, czyli coś tutaj zapewne trzeba będzie postawić. I can't reach it. Guanabana. What kind of fruit is that? I've never seen anything like it. Chyba nie jadłem niczego takiego. Ach, muzyka jakaś taka mroczniejsza się zrobiła. Przez moment tylko. What could I use the herb for? Melisa na uspokojenie, tak przypuszczam. Unfortunately, someone sacked this secret compartment. No map in here. No niestety, a ta tabliczka z jakąś łodzią czy też jachtem
No ma to miejsce klimat, zdecydowanie. I znów ten motyw muzyczny, który powtarza się od początku naszej wizyty na Kubie, kiedy byliśmy w Hawanie jeszcze, on przygrywał. O, jest jakiś pan. Hello, how's it going? No wind in my sails. I just lost the cap. Should I find it for you? Your eyes are younger. Maybe you'll see it. Here you go. Thank you. Such a small thing, and it can cost you half a day's work. It will be smooth sailing from now on, right? Who knows? To wprawdzie nie twoja, ale akurat mieliśmy jedną w posiadaniu. Is this estate abandoned? For a long time now. Are the owners still alive? Mantut? I heard they're dead. What about the owners? They disappeared during the revolution, but... Yes? Ask in the village. Whom should I ask? The old woman. She knows everything. Whom should I ask? Madame Boudot. You can't miss her. No dobrze, dwa razy zadaliśmy to samo pytanie, bo przy pierwszej próbie odpowiedzi nie był nazbyt wylewny, wystarczająco. I won't take it now. Maybe it'll come in handy later. Jak tak mówisz, to na pewno się przyda. It was parked in the middle of the street in a rather unconventional manner. Też fajnie zaprojektowana lokacja. Peace and quiet, a real idol. Aczkolwiek tutaj jakaś kolejka się ustawia. I'm looking for Madame Boudot. Hey, hey, what are you doing jumping the queue? I have to talk to her. You are not the only one. People have been standing here for days. People? What people? The old and the sick. They look for aid, for guidance in their misery and pain. There's no one here. No, I have 50 names on my list. Nie no, tam stało przecież kilka osób. Trzy chyba widziałem. I just need a moment. I can put you down for the evening of day after tomorrow. That's too late. Why? You are so young. 2 days is too long for you? There are lots of boys around here, you know. Can I just skip the line? My case is really, really urgent. Everybody says that. And madam shouldn't overwork. I am here to see that. What a scorching day it is. I'm not complaining. I need to sit here anyway. If it wasn't for me, the folks would exhaust madam. This fan is broken? You think I wouldn't be able to switch it on? Always such crowds around here? Some even come here from Havana. What does she heal? Every ailment. They come here with all kinds of them. And what do you have? Me? I'd like to ask her for some information. So you're worried? Very much so. Oh, the youths don't know what real worry is. Alas, this is real. Don't be scared. She can do a lot. Can you finally put my name on the list, please? What's your name? Nicole. Come back in 2 days, at 5. No trochę późno. Dobrze by było umówić się wcześniej na wizytę, bo nie będziemy czekać na mordercę. Kto wie, ile jeszcze ofiar by było przez te 2 dni. Zależy, ile tam ma na liście, bo nie była ona kompletna. The engine seems fine. Maybe I should take a look at the brushes. No właśnie, może nas wpuści, jak to naprawimy. Miejsce na szczotki, no ale te szczotki nie działają, coś trzeba by z nimi zrobić. Zatem wycofujemy się, trochę będzie tutaj takiego krążenia też. Manuel jest zawsze tam, gdzie go potrzebujemy. Was I right? Have you finished that job? Yes, otherwise I wouldn't be here. I've got a new order. You're looking for another cap? Not at the moment. I'm disassembling this engine. Do you need the brushes? Not necessarily. What, you're an electrician now? I'm waiting to see Madame, so I thought I'd find something to do. Go ahead, take the brushes. I don't need them. Thanks. Good luck with your work. Oh, this work is a never-ending story. There's lots of trash around. No to idziemy zamontować nowe szczotki. These brushes are too wide. Niestety nie pasują, więc znów wracamy do Manuela, może coś nam podpowie. Wygląda na takiego, co się
zna na takich technicznych sprawach. Can I take this stick? Please don't. I need it to prop the door. Oh, I see. Sorry. Do you have any smaller brushes? No, but I might dig out some for tomorrow. Thank you, but this can't wait. I need to get this grinder to work. Can you lend me the wedge belt? If I do, who knows when I'll finish this job. And get this, I didn't even have the time to drink my coffee before leaving the house. So maybe I could get you something to drink. Soursop would be the best. It's a large round fruit. Its juice is very refreshing. I'm on it. Widzieliśmy już ten owoc. I'll come by at a later time. Zaraz, może o kij zapytamy, może teraz nam go da. I'd be able to get the fruit if I could use your stick. In that case, take it. I'll come by at a later time. No dobrze. To teraz misja owoc Guanabana. Dobra, tutaj kładziemy poduszkę. Właśnie myślę, że tędy droga, tylko że tutaj jest podłoże, tuż obok. No i strącamy kijem. Kij oczywiście zabieramy, musimy oddać. Poduszka tutaj zostaje chyba na zawsze. Też powinniśmy ją oddać. Taka ludzka przyzwoitość by to nakazywała. No dobrze. There you go. I hope you like it. And the stick? I have it with me. So put it back in its place first. Here's your stick, safe and sound. Okay, please, put it back. So how about lending me that wedge belt? You can keep it. I don't need it anymore. I'll come by at a later time. Nie, musimy wziąć sami. Dobra, i teraz możemy dopiero iść. Tak, szlifierka była tutaj. Zakładamy pasek i szlifujemy. That's enough. Or I'll grind them down to nothing. O, tych drugich już w ekwipunku nie mamy. Dobrze. Miejmy nadzieję, że teraz uda nam się naprawić wentylator i może jakimś cudem dostaniemy się do środka. They fit as if they were taken from here. Fixed. You're a godsend. A favor in return would be nice. No one is looking. Then go inside and talk to Madame. Thanks. So I'll be going now. She sure will help you. What a mysterious place. No, jakiś ołtarzyk. Ciekawie. Interesujące miejsce. This is the special place in this room. Snakes, scorpions, frogs, leeches. These mixtures must be incredibly potent. These shelves are said to be filled with medicine for all sicknesses. Not mine, though. My name's Nicole Bonnet. I've been waiting for you. News spreads fast around here, eh? Sometimes. Some pieces of news need 200 years. It just so happens that my case dates back to 200 years ago. This is no coincidence. No tak, ewidentnie wie, po co tu przyjechaliśmy. How do you know all this? Don't ask about the source. Ask for knowledge. Ask about the white male. Mr. Carnot? He's the one you are chasing, but beware of him. Can you help me, please? An evil aura surrounds you. The smell of death. Are you scared?
No more than usual. People come to me with pain, suffering, and death. It's not much better on the other side. I don't wish to have much to do with the other side. I'm only interested in the Bougainville family. Well, hardly anything connected with them is still on this side. I'm here about the documents that survived. I can hear them. Whom? The victims. They're arguing about a piece of map. So, you know about the map? They know. Where is it? You need to buy it from them. From them? That is, from whom? From the Bougainville family. How? By offering sacrifice to Lazarus. How should I offer this sacrifice? Salvia, Torrangil, Thymus. What does that mean? Salvia, Torrangil, Thymus. Okej, to nam wyjaśniła. Thanks, that's all. Salvia brzmi jak Sylwia, ale dwie pozostałe nazwy z niczym mi się nie kojarzą. I don't know what to do. I'm confused. What did she tell you? Torrangil, Thymus, Salvia. What did she suggest you should do with them? Offer a sacrifice to Lazarus. It's obvious you're not from around here. These are the names of herbs. Torrangil. What kind of herb is it? It's lemon balm. I suppose you know what it looks like? Should I also bring the leaves of sage? Yes, the leaves. And Thymus is another name for thyme. That's correct. No tak, jeśli chodzi o melisę, to akurat ją widzieliśmy już. Where can I find these herbs? They all grow in the area. Trochę może szkoda, że te zioła nie są bardziej porozrzucane po lokacjach. Na przykład tutaj mogłyby być jedne. Tu by coś mogło rosnąć, ale nie wszystkie są tu w tej pierwszej lokacji, od której zaczęliśmy. Szałwie dostaliśmy w swoje łapy. No to pora jeszcze na dwa pozostałe zioła. O. Tu jest tymianek. Tylko podbiału jeszcze brakuje. Znaczy melisy. No i wracamy z ziołami. Collected the herbs. You need to crumble and burn the thymus. I'll come by at a later time. Musimy jeszcze to podpalić. Szkoda, że zapalniczkę zostawiliśmy w Hawanie. Jakieś zapałki by się przydały. Albo kolejna zapalniczka. Madame ordered me to burn the herb, but I have no fire. Take these matches. Thanks. I'm off to see Madame. Don't worry. She will help you. Thanks. I need your help. Ask. 200 years ago, the Bougainville family hid a map here. Here? At the estate belonging to Edouard Montout. Maybe. What do you need it for? I need it to solve a mystery. The mystery of the Bougainvilles and... They agree. Agree about the map? Yes, they'll let you take it. So you have the map? The Montout Palace was completely looted after the revolution. I had to hide it. What happened to the Montout family? Is anyone still alive? Yes.
the last of the line. His life is in danger. I've got to warn him. About the white man? Yes. His ancestor also took the oath. You know? It comes full circle. But you can't possibly know that. We will depart, but don't stand between us. You must be. Only Bougainville will stay. Montoot! The attacker emptied my pockets. Oj, Nicole, ale ty masz talent do tracenia osób, z którymi akurat się spotykasz. Czyli kolejna osoba, która w trakcie spotkania z Nicole w zasadzie straciła swoje życie. No, tym razem Nicole nawet tutaj była. Że też nikt nie widział. No, ona przyjmowała te kolejne osoby, więc niby mogły tutaj się dostać do środka, ale no akurat Nicole była, więc tamta pani nie powinna ich wpuścić, ale mógł też przejść z drugiej strony, bo wyjście jest tutaj z lewej strony, natomiast mógł podejść z prawej od strony tej dżungli. No ciężka sprawa. No Nicole ma pecha, że akurat podąża krok w krok za tymi mordercami. Jakoś nie udaje jej się ich przechytrzyć. Ale patrzcie, nie skrępował jej i tak oszołomił ją. Być może tutaj jakieś środki chemiczne właśnie zadziałały na tak długo, że zdążył odpowiednio ułożyć ofiarę. Także musiał dobrze ten czas wyliczyć. Musiał już trochę czasu minąć. Nikt nie zauważył nic. Padło zdanie o tym sprzysiężeniu, które przed 200 laty miało miejsce. No i potomkowie rodzin z tego sprzysiężenia tutaj giną. No i został tylko ten jeden, prawda? Ten, który jest prawdopodobnie mordercą. Aczkolwiek przekonamy się o tym. No, pewnie już niedługo. Czy to rzeczywiście on? No niby tutaj widzieliśmy twarz na filmiku, która chyba by odpowiadała tej znanej już nam twarzy, ale czy aby na pewno? Dobra, Marsylia, 22 kwietnia. Tak się zastanawiam, bo żyje jeszcze, żyje ten Karno i żyje ten, którego tam wtedy, który był związany, tak? No jeszcze nie możemy być pewni, kto jest mordercą. No dobrze. Myślę, że w tym momencie, znów jak widać, wróciliśmy do Marsylii, w tym momencie zakończymy odcinek, a przed nami już chyba końcowe fragmenty. Także dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.